Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera Trójeczki, kochani. Odmieniec przy tym. Powiem szczerze, że nie wiem, jak tu wejść. Nie wiem, jak tu wejść i... No i tyle. Więc nie wiem, czy po prostu się nie przeteleportujemy. Bo to może być dobra sprawa. Co prawda to uzupełnianie strat mogłoby być przydatne później. No właśnie, kurde, z drugiej strony to jest dużo krasnoludów, kurde, nie mamy szans w tym momencie. Smutek mnie doprawda. Dobra, dziękuję za komentarze oczywiście. Był komentarz, żeby faktycznie wrzucić tego kultystę tutaj do tej drugiej armii i tak zrobimy. No i że warto te grimoary zbierać. To prawda, zbieram cały czas te grimoary od początku, więc tu nie ma się co bać. 10 tysięcy. Czy ja coś tutaj jeszcze... Tak, ja tutaj mam sporo jeszcze jednostek do zwerbowania, więc chyba sobie odpuścimy, chociaż... Odpuścimy sobie budowanie jakichś budynków, ale wydaje mi się, że może, kurde, faktycznie w mówionej cytadeli tu jest 50, my zarabiamy 37 na tym. Czemu to jest takie biedne? To jest 300. 1500, ale to jest 20 grimoarów zwanych książkami. To jest sąsiedni region w Neulandzie. Jest 550 i tu jest spoko akurat. Tylko to jest, jak mówię, 10 tur tutaj. 20. Dobra, zróbmy na razie te takie pomniejsze ewentualnie. Pomniejsze budyneczki, szansa na region, ale tutaj nie ma już nic, kurde. Ciekawego. Właśnie to są te stosunki dyplomatyczne z wojownikami, tylko to jest... Nie rozumiem za bardzo tego. To jest za każdym razem plus 10 mamy? Naprawdę? To jest norska. Też tutaj są wojownicy chaosu raczej, no właśnie. Tu mamy sojusz obronny. Do 65 idzie. No właśnie, kurde. Zostań moim wasalem. A czy ja mam z tobą... Nie, nie mam, kurde, pokoju. Nie, nie mam tego. Już obronnego, ze scalingami ewentualnie. Scalingi są czyje? Niczyje. To be honest, I'd rather be raiding, but you have my time. No dobra. Mógłbym sojusz wojskowy mieć, ale nie chcę. Pytanie, czy tam jest jakiś legendarny lord? Chyba nie. No dobra. Czy jakieś jeszcze pieniążki chcemy wydać? Sensowne w krainie troli. W zamku Aleksandronów. 625 jest. Można by mieć więcej, dużo. Ile to kosztuje? 3030 grimoarów i 10. Za chwilkę się zastanowimy. Tutaj natomiast mamy w północnych górach szarych w Grimduraz. Czy jaki tu pieniądz jest? A, taki sobie. Można by założyć kult, wykrywalność i szansa na ekspansję, chociaż można by założyć ten. Zjabnijmy. Wykrywalność. Pieniążek ten. Dobra. I tyle na razie. Posterunek dostępny jest w scalingach. Może to być niegłupi pomysł, słuchajcie. Będziemy się tutaj bezpieczni w plugawej fortecy chyba, nie? Wydaje. No. Dobra. Budujmy. Ulepszenie budynku, dostępny posterunek. No ale to zbudowałem ten posterunek, czy coś mi się tutaj ten... No bo mamy. Posterunek. No i tu buduję. W plugawej fortecy. No. Dobra. Dobrze, że się to
kurde, skapnąłem. Czyli, no niestety, na razie odmiennicem nie będziemy atakować. Co tam? Wiecie, chcecie sojusz wojskowy? Nie. Stworzono kult Szachraja kolejny w Bohensfels, okej. No i cyk, kurde. Dobra, mamy tutaj budowę ukończoną. O kurde. Sanktuarium sabotażystów mamy, słuchajcie. W Rengradzie. Tu mamy już wszystko na maksa i kurde, jesteśmy niewidoczni. Super. Dobra, tak zróbmy. Teraz potrzebujemy tak, odmiennica. No tu nie wejdziesz, kurde, nie wiem czemu. W Bohenfelsie, nie, w Bergerbresie mamy. No i zobaczymy. Zamek Drachenfels, ale to nie potrzebujemy. Dobra, musimy iść do Aldorfu ogólnie. W Lionheartcie. Bo mamy wojnę z wami? Nie. Co wy tam? No ogólnie zagrożenie. Wędrowamy tutaj, ale mamy tolerancję. No można by pomyśleć, żeby nie atakować ich. Trochę plądrujemy, no ale dobra. Można by się przeteleportnąć, to jest za darmo, ale... Wydaje mi się, że tutaj nikogo nie będzie, więc... Po drodze. Tu jest Scrag, którego mamy w możliwościach. No. Mam nadzieję, że tego nie przejmą, kurde. Dobra, ty mój miły, mamy tu misję. Gerharda, nie? To jest 76. Sukces. O, misja zakończona powodzeniem. Mamy tarczę uroku. Spoko. I 600 zeta. No zawsze to jest jakiś tam pieniążek, ale ważne, że mamy doświadczenie. Chociaż mobilność. Wrota. Pociski przeszywającego ognia. Bo ty jesteś na tym. Na tej na tym szrajnie. O kurde. Na szrajnie, na kaplicy. Dobra. Ciebie nie potrzebuję. Ty idź tu. Już. Zwiększaj mobilność. Natomiast... właśnie nie wiem, gdzie sobie... tego czarownika. Aha, dobra. Bo miałem tutaj poczekać na... cynową dewiację. Na 7 poziomie, kurde, no myślę, że warto poczekać. 3000. Muszę zobaczyć, gdzie mam jeszcze ewentualnie pieniądze, bo tu będziemy mieć z każdą turą coraz mniej przychodu. Z drugiej strony... pieniądze. Tak tutaj właśnie. Myślę, że mamy parę budynków już zaczętych do budowania, między innymi pieniążkowych. Nie mamy na przykład w Bohenfels 68, więc na razie się to nie opłaca. Weźmy ten budynek, zbudujmy. Tutaj budujemy. Mamy na maksa. W Wiedźmim Lesie to na spokojnie robimy sobie. W Marchiach. Tu jesteśmy niewidoczni. W zamku Tankredowskim pieniądz na razie jest ok. Zniknijmy. 1500 mamy pieniążka, ale widzę, że tu się robi kolejny 000, więc git w Pustkowiach, w forcie 42, więc klik w północnym oblaście pieniążek się robi, dobra. Na razie nie chcę specjalnie tych budynków robić. Ale wydaje mi się, że tak sobie gram, ale wydaje mi się, że czas mi, kurde, przecieka przez palce tutaj, że robię za wolno to wszystko. Głowa na karku. Twój czempion dodał błogosławionej zmiany. A, to uśmiechnięte oblicze. Nie chcę grimuarów, grimuary mamy. Chcę kolejną rangę. Mój miły. Dobra, mamy szkolenie, bo tu mamy plager rdzy, tu mamy magiczny przewodnik, tu. Transmutacja ołowiu. Dobra, dorzućmy to ostatnie szkolenie. I faktycznie idźmy w stronę Aldorfu. Na razie tu, powoli.
Jest tam Karol Franz tutaj. Ciekawe. Tylko my jesteśmy, kurde, moment, my jesteśmy widoczni, ale to on nie wyjdzie do nas. Dobra. Zobaczymy. Może mi się uda go jakoś, kurde, wywabić i, nie wiem, zawalczyć na zewnątrz albo coś. Szansa na udany kult Chahraja na zewnętrzu, tego nie potrzebujemy. Stigu. Można by coś pomyśleć, tu jest 27%, to nie. No, ale mają spaczenie, kurde, cinczowskie. Masakra. Kontrola plus 7. Szansa na wzmocnienie wiatrów ma 21%. Amunicja. Okej. Dobra, 4400 mamy przychodu. Już parę budynków zostało zbudowanych. Ten, ten i ten, jeżeli chodzi o pieniążek. No, ale dobra. W Albionie. No właśnie patrzę, kurde, czy ma to sens, żeby tutaj robić to na dychę. Na razie myślę, że nie. W Ołowianej Cytadeli. W ogóle jakaś tragedia jest. Rzućmy się. Grimoire. Nie, no właśnie patrzę tam, gdzie, kurde, mogę jakiś pieniądz sensowny uzyskać tanim kosztem. Tu będzie za turę. Tu jesteśmy, kurde, widoczni. Można by to, kurde, wrzucić, ale na razie poczekajmy. W lesie laurelońskim jest 1700, dobra. Warto. To wykrywalność będzie malutka. Tysiące, nie, no właśnie musimy, kurde, tak pomiędzy lawirować trochę. Robi jeszcze, tu się robi pieniążek. Nordlandzie. Patrzę na pieniążek, bo tak naprawdę tych, wiecie, kultu na spokojnie mamy. Tu pieniążek, tu pieniążek. Tu pieniążki takie. To jest max, co mogę uzyskać. Właśnie, jak wygląda sytuacja z tymi teatrami w Imperium? Złup Aldorf lub wznieść tam wieżcy zastęp zakupu piątego poziomu. To by było dobre. 15 bitew lądowych. Na razie 8 mamy tylko. No to trzeba będzie, kurde, znieść i przeciwko na krasnoludom. Znaczy, oczywiście to jest połowa tylko, nie? Muszę uzyskać, więc wydaje mi się, że jak złupimy Aldorf albo te, będziemy mieć te bitwy. Doprowadzi mniejsze intrygi do końca. Wielką intrygę. Obecna liczba 2 na 3, widzicie, nie? Mamy 1 na 3. Co tu trzeba zrobić w ogóle? Zinfiltruj wszystkie trzy osady Kislewa. Po prostu trzeba ten. No, po prostu wrzucić kult Chahraja tutaj. Czy mamy? Bo to jest... nie mamy tego budynku. Nie, to mamy. Szansa na ekspansję. To jest ten budynek właśnie. Mamy pieniędzy na niego. Żeby się przerzucić. Piekielną otchłań. Splądruj. Czy splądruj lub wrzuć tam budynek. No dużo jest takich, wiecie, powtarzalnych, wiadomo, nie? Tutaj 12 bitew przeciwko Norsce. Ten w ogóle tutaj się nagle wrzucił. Bo Norska chodzi o... właśnie, kurde, nie wiem komu. Czy chodzi ogólnie o te frakcje norskańskie? Tych mogę Björlingów na przykład, chociaż oni są... no właśnie. Mamy dostęp wojskowy, sługi. Problem jego gromadny, kurde, chociaż tu jest wasal. No właśnie, ja nie chciałem ich napierniczać. Björlingowie, no właśnie, to są jedyni, których mogę tutaj napierniczać.
I tak zrobimy, prawda? Właśnie, można by, kurde, wysłać ciebie, mój miły, jak ty się już tutaj narobisz. Tu masz w ogóle tą możliwość sprawdzenia się w boju. I dobrze. Tak, ty idź tutaj. Natomiast to będzie 16 jednostek. 16. Mógłbym kogoś wznieść tu. Mamy wojowników chaosu po prostu. Można w sumie. Chociaż jest jednostka drugiego poziomu. To nie są krasanci, no nie? Może w okazji ich zrobimy tylko uzupełnienie, więc... Znaczy uzupełnienie, utrzymanie. Może nie będzie tak źle. Jakieś furie, kurczę, no tych mamy. Tachulcy mamy, z halabardami mamy. No chyba, że faktycznie wybrańców, kurde, jeszcze. 65 obrony mają, masakra. Utrzymanie jest duże. No, dobra. Może zamienimy się, kurde, ale nie, raczej nie. Raczej odmieńcem pójdziemy po prostu też w ten region po Aldorfie i no i powymieniamy te jednostki niektóre. Dobra, przejdź w odpowiedni tryb i splądruj Delbesz, okej. Okay. O kurde, jak się z tego zebrał. Dobra, wiecie co? A ty sobie tam działaj. No bo niestety nie zrobię tak, wiecie, prosto, że pójdę, podejdę tu i cześć, nie? I sobie, kurde, Karla Franca, wiecie co? Ja będę w trybie, no właśnie, plądrującym. Tutaj będę niewidoczny, tak zróbmy. Czy ja pieniążek mogę gdzieś uzyskać sensowny? Momencik. Lop. Pieniążek ważny niestety jest, chociaż w tym momencie to aż nie aż tak ważny. Grimoire. Wiesz, moment, ja miałem coś zrobić i teraz już kurde nie wiem co. Tu. W północnym oblaście, tak? W szczęku, tak. Mam wykrywalność, ale szansa na ekspansję. Kulturze Hraja na sąsiedni region to jest 8% aż. Prawda, będziemy widoczni. Zapasy kultu na moment. Chyba, że się przerzucimy tutaj na te kulty, będziemy mniej wykrywalni. Mniej grimuarów, ale większa szansa na ekspansję. Tak zróbmy. No i tyle. No niestety. Ty jeszcze turę stoisz tutaj. Chyba, że zwykłych grasantów tutaj dorzucimy. Jednych, ale wydaje mi się, że nie. Dobra. Idź. Nie działa ani spacja, ani R. Bo kiedyś, że run. Zaatakowano mojego sojusznika, scalingowie. Chodziciele. Dobra. No trzeba wejść, kurde, niestety. Świetnie, to powinienem zerwać, kurde. I szósty poziom, kurde, nie? Ale tutaj mamy czwarty poziom. Nie czaję tego. To jest magów domeny metalu. Jesteś magiem domeny metalu. No nie. Po prostu. Kultystą naszym cinczowym. Co za... Dobra, nie będę kurde tracił czasu, nie wiem czemu to się tak było. Specjalista. No to będziesz kart technologii, ogólnie będziesz szerzył spaczenie, blokował armię i w ogóle takie inne rzeczy. A jak trzeba będzie, to cię faktycznie wrzucimy. Ono cool. Okej.
Zwerbuj czarownika chaosu i spoko. I teraz tak. Choć nasze strachulce wiernie nam służą, to wciąż stanowią podłą kapryśną zgraję, którą należy stosownie dyscyplinować. Pora byśmy przywołali nieco bystrzejszy okaz do tego materialnego świata. Zwerbuj, dobra. Teraz tak, koszty działania dla opalizujących koszmarów, okej. Okay. I co? Ale to mogę opalizujący koszmar teraz przyzwać? Nie. W sensie ten specjalny, no nie. Bo to są specjalne te jednostki, chyba że to jest Lord? Nie. No co teraz, kurde? Zróbmy to po prostu. Skończmy to i faktycznie w splątanie ścieżek pójdźmy, żeby, wiecie, ci zawarli pokój z tymi, ci zerwali umowę handlową z tamtymi i tak dalej, nie? Dobra. Tu. Większa mobilność. No i tutaj. Bo ci są wojownicy, a to są wybrańcy. 1500. O kurde. Coś takiego wybrańca. Chociaż... Rycerze zakłady, oni są na tych dyskach. Może to nie być głupi pomysł, żeby kurde mieć taką jednostkę. Tylko to są dwie tury aż. Chcę czekać dwie tury. No bo mamy wybrańców. Dobra, weźmy tych z halabardami. Ostatnich. Widzimy, że się zgadza. Więc okej. Okay. No i właśnie, pytanie jest moje takie. Czy istnieją jeszcze krasnoludy tutaj? Mhm. Trochę tak, ale... No właśnie dlatego chciałbym między innymi wpłynąć, żeby kurde przestali się wojować, nie? Żeby mi krasnoludy przetrwały. Chociaż w sumie ja nie muszę mieć krasnoludów tutaj. Bo to jest albo, 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 albo. Ja muszę mieć trzy tylko. No nie? No właśnie, kurde. Jakbym zrobił chociażby tutaj po prostu 15 bitew lądowych, to już też by mi się to otworzyło. W Wielkim Kataju. Trzeba będzie, kurde, polecieć. Jak tam zrobić? Jak tam pójść? Mroczne ziemie. To jest. Tego. Ostateczna intryga. Góry lamentu. To są tu? Kurde, nie kojarzę, gdzie są te. Nie no, mroczne ziemie są na dole. Tu jest to. Droga, droga, no właśnie. Wschodnie stepy, droga do potępienia, tak imperialny, dobra, na razie skupmy się na tym, co my mamy tutaj. A kochani, sprawdzałem sobie, a propos mapy, patrzenia na tę mapę, sprawdzałem sobie i faktycznie działa mi SFO z Old Worldem, także kurde, i sprawdzałem sobie Yuan Bo, także tam się wczytuje, wszystko działa, także zagramy sobie następnym razem, w sensie po tej kampanii, tamtą kampanię i już, mam nadzieję, że kurde, będzie mega. Powiem szczerze, że jest trudno. Jest trudno. Dobra. Idziemy w tamtym kierunku, tak? Tak. Rozplądrować. No. Arlu sobie tutaj popiernicza. Idą ci drungbaty. Złożono kult Szachraja w Delbeżu. Okej. Okay. A i tak to miałem, kurde, roz z tego. Ruka. Żeby, że jest jakiś pieniądz sensowny? Tak. Pieniążkuj. Tu i się... O. Dobra. Tutaj jak sytuacja wygląda. 20 na 20, elegancko.
Hiberokrutnik. Dobra. Zaklęte ostrza mamy. Atak w zwarciu, obrona w zwarciu i ogrze ostrze, super. Teraz zobaczymy, jakie tutaj możesz mieć ciekawe rzeczy. Masz ogrze ostrze. Pancerz gracza sobie weź na razie. Arkana. Wystrzał może być niegłupi. Tarcza uroku. Widzicie, tu jest napisane ostrzału, a nie rakiet. Już teraz. Spoko. Dobra, potrzebujemy jeszcze zaklęty przedmiot, którego nie mamy. No, mógłbym coś połączyć, ale... Ale nie. Wielka ikona rozpaczy. To dawało dyscyplina minus 10. Dobra, sprawa będzie. Dobra. Cyk, sukces. 20%. Ogólnie zdobywaj to doświadczenie, gdzieś tam kradnij ten. Będziesz biegał gdzieś tam po mapie i kradł technologię. Dobra. Dobra. Splądrowaliśmy to. To jest kolejny poziom. Ty mój miły. Co, idź tutaj, rań tego. Kampanii, wiecie co? Kampanii to jest suma łask i utrzymanie armii lorda. Super. Cyk, kurde. Bardzo ładnie. Bardzo mi się to podoba. Jesteś specjalistą. Palące zagłady, punkty zbroi, władca zaklęć. Nie, nie, nie. Salzemundzie. Okay. Ma 11 tysięcy. Dobra, i to już jest, kurde, przychód sensowny. Zróbmy to. To jest 625. No tutaj raczej nas nie wykryją. W Sojszenku. Tu są jeszcze dwie tury, dobra. Jak sytuacja wygląda tu? No kurde, Aldorfu. No właśnie. To nie są super jednostki, zwłaszcza, że mają cię tutaj, ale... Ale wyłaźcie, kurde. Tylko, że ja jestem... Jestem widoczny tutaj, nie? Żeby nie być widocznym. Okej. Zerwij sojusze z Midenlandem. Okej. Karl mówi spoko. A przepraszam bardzo. Wypowiadam ci wojnę. No właśnie, zastanawiam się, czy tutaj po prostu nie usunąć może jakichś budynków. Pana przemian za 10 koła i 50, no ale tu grimuarów i to wszystko, wszystko jest w brud. Już teraz. W Delbeżu. Tempo uzupełnienia strat, tu jest patrzenie tincha, ale wykrywalność plus stówka. Pieniążek będzie za moment. To jest szansa na ekspansję, wiecie co? To na ten budynek. Tyle. Drogie są te budynki ogólnie. Mam nadzieję, że może Karl wyjdzie do nas i nas zaatakuje. Ale wątpię. Co tam? Dołącz do wojny przeciwko. Ty masz wojnę z tymi, ty masz wojnę z tymi. Dobra. Dołączymy. Zwłaszcza, że jak mówię, no nie mamy
oficjalny... O, zasadzka odkryta. Stoltyna. Co ty robisz tu? Zdobywane doświadczenie, dobrze. Spoko. Borysa. Wy jesteście tutaj, dobra. Ej, no to kurde, no ale... Jak mam kurde was zaatakować tutaj? Potrzebujemy bitwy lądowe. Dobra, niech oni wyjdą, bo oni tutaj będą siedzieć, myślę. Nie mam szans po prostu. Mógłbym przyzwać tutaj ewentualnie tę drugą armię i zaatakować, ale... Ale... Tak. A, to w następnej turze, dobra. Tutaj ogniste burze, nie ogniste burze. Droga oszustwa, wymuś bunt, to niego nie potrzebuje. Odkryj mgłę, tego też nie potrzebuje. Otwórz wrota, to nie. Ciarmię, nie. Droga oszustwa, nie. Wymuś pokój, o, i mam to przecież, kurde, dobra. Mnie to interesowało, natomiast zerwij sojusz. Zatrzymaj armię i wymuś wojnę. To są kurde fajne rzeczy, no. Już wrota w sumie, chociaż... Bunt. Zresztą to są 4 tury, no ale dobra. Iber. Procent, no trudno. Zmęczony jesteś? Tak. Ale jest sukces, git. Nie tu. Tu miałem wejść. 23. Wykradnij technologię, bo to jest szansa na... Nie, badania zwiększają się. 10%, git. No i tyle. To muszę, kurde, iść. Byle dalej. A i ten pokój mogę wymusić. Nie, idę was atakować. Dobra, w Wisenlandzie atakują się wy, dwubarzyści. Nie, to jest nie z tej strony. To jest... Ksiądz Grimoire'ów. Nie bić się. Potrzebuję. Chociaż nie potrzebuję aż tak tych krasnoludów, ale... Spoko. Dobra. Odmiennicze. Gdzie ty jesteś, kurde? Tutaj. To jest Markus. Mógłbym zaatakować tę drugą armię, ale... Bo mamy... możliwości, ale nie, no właśnie chcę, żeby Karl wyszedł stamtąd. Ej. Zerwi te sojusze. Tu nie ma co się zastanawiać, słuchaj. Nie masz sojuszu? To nie masz sojuszu. Dobra, idziemy zakładać, kurde. Kulty. Mano. Pasożytniczy. Dobra. Oni wszyscy są. Oni się pochowali po tych zamkach. No tu ewentualnie. Tu ewentualnie mamy tę armię. Herald of Change. Following the changing winds. Dobra, przeszukajmy zwłoki. To jest pewne zwycięstwo, więc... Chociaż z drugiej strony, dobra, zobaczmy tę armię. Wiem, że to będzie szybka akcja, no ale... Ale... A nie, wy jesteście tutaj, dobra.
A gdzieś tu was rzuca. Ładnego tego konia ma, kurde. I tę zbroję tutaj. Widzę was. To będzie kurde małe. Naprawdę rzuciłem ten czerep, nie? W jakimś dziwnym kierunku. Nie, dobrze jest. Mniej więcej. No dobra, tragedii nie ma. And this glorious madness. Łapcie kulkę po prostu i tyle. Żebyśmy w drzewo, kurde, nie walnęli tutaj. Ładnie. Bo ty jako niesamowity... masz... w rotacji, czy przyzywa, no to wiemy. Dyscyplina plus 10, dobra. Jest to. No i jak ta wygląda sytuacja? Dobra, wyjdźcie, bo kurde. Tutaj trochę dostaliśmy. Tu. Tam z halabardzistami, no ale oni nie są dużą jednostką, więc nie powinni mieć tam przewagi, no ale ogólnie spoko. No właśnie nie wiem, czy się kurde uzupełniać, czy brać pieniążek. No pieniążek mamy. Dobra, uzupełnijmy się i pójdźmy dalej. Może kurde faktycznie nie popłyniemy tam na górę. Tylko... no to powodzenie zasadzki. Morski potwór, 6000 i 1500 doświadczenia, bardzo dobrze. No chyba, żebyśmy faktycznie tu przeszli, na dół, nie? Gdzieś coś zaczęli robić. No bo powoli tutaj miałem, kurde, i z Konstantyn jest w ogóle tu, dobra. Idźmy, bo tutaj widzę, że mają problemy. Czy ja potrzebuję wojny? Na razie chyba nie, ale ogólnie... ogólnie wydaje mi się, że tak. Będzie wojna ze wszystkimi.
Ogień zagłady. Ty jesteś miażdżycielem, co? Urumak. Niszczenie utraty wigoru może być niegłupie. Kaury dyscypliny też jest spoko. Czącą pończa to jest straż przednia. Atak zwarcie do wszystkich nieodmienionych, niedemonicznych jednostek piechoty. Spoko, mamy ich trochę. Pancerz. Dla was. To jest obrona w zwarciu dla demonicznych jednostek dystansowych i latających. Sporo tego. Przemian szarży. Rydwanów. Siła bojowa bestii. Na końcu to jest siła i atak w zwarciu. No trochę... Nie, właściwie nie mamy tutaj tych jednostek. Amunicja dla was. I... No to pancerz, kurde. Dobra. Odmieńczem, arcymanipulant, sława i strach, to jest samoobrona, doświadczenie jednostki, szansa na udane działanie wrogiego bohatera, minus 10, zasięg, o, minus 8 i zasięg ruchu, to jest, kurde, to, co mnie interesuje. No wyjdźcie stamtąd, kurde, bohater się nie poruszy. Dobra, idź tu, rań, kurde, nie wiem, co tam robisz. No i teraz R zadziałało. Nie no, trochę pieniędzy mamy, to można by je wydać. Tu jesteśmy, kurde, trochę widoczni, więc zmniejszmy. Tu jest szansa na region. Zatoce, ale my się tutaj chyba... Nie wiem, czy przeskoczymy to. Chyba nie. Normalnie 450 max, nie? Nie, w sensie tu. Nie. 3000. No dobra. Ale jesteśmy niewidoczni. W Hochlandzie. To są ekspansje. Krainie troli. To są ekspansje w Midenlandzie. W Delberzu. Ile tam pieniędzy było? 740, dobra. W Ostlandzie natomiast jakieś małe pieniądze były, no. To jest szansa na region, ale weźmy te grimoire, żeby trochę zmniejszyć. W północnych górach szarych, tak. Tu sobie zmniejszamy wykrywalność o 10, tak, tak, super. Pieniążek wzrośnie mocno. Dobra, na razie zostawmy. W Terengradzie wiemy, w Wiedźmim Lesie... A, wrzućmy. Tu jest szansa na region, tak? To jest 4%. Znaczy, to są 4%. Dobra, weźmy to. Tu natomiast w sumie wszystko mamy. Mamy mieć. Dobra. Wiem, że tylko dwie armie, ale nie wiem, czy potrzebuję więcej armii tutaj. Skoro nikt mnie nie atakuje, nikt mnie, kurde, nie widzi, no to jakby po co? Confederation, dobra. Le Bleu. Dobrze. Nasz kult się rozrasta bardzo dobrze. Rozrastajmy się. Czy to jakiś pieniądz jest sensowny? Tak. I grimoire. Kurde, to jest dużo tych pieniędzy już. Można jeszcze zrobić? No to wojskowy. Dobra, to nieważne. Gdzie wy wszyscy jesteście? No do mosiężnej twierdzy, no. No tu mnie widać, normalnie. No chyba, żeby faktycznie chodzić w trybie zasadzkim, wtedy oni mnie nie widzą, no ale to
Gdzie wtedy pójdą? No tu mają wojnę. Nie, no nie macie wojny, kurde. Chyba, żeby coś zadziałać w tym temacie. Wymuś bunt, wymuś wojnę. No. No bo tu, żeby iść od tędy, no ale nie, no właśnie droga oszustwa. Może jakąś rebelię i wtedy oni wyjdą walczyć z rebelią i wtedy my przejdziemy. Nie mam pojęcia. Coś trzeba będzie pomyśleć z tym, no bo... No bo naprawdę. Duchowy wojownik. Ataki stają się płonące. Tempo uzupełniania barier. Armia bohatera super. Magiczny pocisk. Dobra. Arań. 4600. Dobra, nic tutaj się nie zrobi. Nic więcej. Tu. Gdzie wy jesteście? Cały czas siedzicie tutaj. Macie w... Co wy robicie w ogóle? Tutaj przyszedł i przejął. Nie no, faktycznie Konstantyna trzeba będzie tutaj ukrócić trochę. Tulgast. To jest jakaś wyspa? Nie. To jest jako wielka cerkiew. Macie wojnę z tymi. Ty. Weź serwiso już. Po co ci taki sojusz w ogóle? Traktat pokojowy. Macie wojnę z tymi... Ten kary. No bo my się ogólnie lubimy. Tolerancja. Spoko, ale... Właśnie tutaj nie ma, że zakończ wojnę, nie? No to nie. Że ja podpiszę pokój, jeżeli oni podpiszą pokój też. Okej, okay. Czasy i wymiary względne. Zrywa się gwałtowny powiew wiatru, a jeden z swoich najbardziej zaufanych niewolników nagle znika. Aha, to że 9 godzin później przychodzi z doświadczeniem. Dobra, czyli ty, kurde, odmieńcze, pobiegłeś. No, tego kurde... Takulca. Jak mam kurde ich tutaj? Koszt wiatrów, pancerz, wrogie armie w lokalnym regionie i prędkość. Masakra. Chociaż to jest albo, albo, tak? Nie. Prędkość się obroni dla pomiotu chaosu, bestii wiru mutalita. Bariera dla was. No, no faktycznie. Dobrze, że wziąłem to. A, rozszerz kontrolę, zagładuj, błyszcząco obończuj, przemiana. To będzie tańsze wtedy. Stig. Pilność masz. Kulę ognia podwójną. Żywające pociski. Dobra. Czy my tutaj jesteśmy, kurde, wreszcie? Siemano. No nie, no nie będziemy tutaj walczyć. Mógłbym to zniszczyć. Zniszczmy to. Tym razem zależy mi na tym, żeby, kurcze... nie było tutaj nic. Wtedy może kurde Village przyjdzie i coś będzie zacznie robić, albo nie wiem. Mam nadzieję, że wykorzysta tę sytuację. Dobra, aura chaosu, to jest odporność na ostrzał. Zasięg dyscypliny, palące zagłady. Dokładnie.
My power only grows. Blokada armii to nie potrzebuję. Technologia hops. Budzi strach podczas walki z ludźmi. Dobra. Bardzo się cieszę. Czy nam to zwiększa jakoś co 26? Nie. Ale powiem szczerze, że wydawała mi się bardziej ciekawa ta kampania na początku. Kultysta Cincha. Bo to będzie ten zwykły kultysta, nie? No ale dobra. Mamy wymuś bunt. No i właśnie nie wiemy, czy on tam siedzi, czy nie. No bo tutaj żadnych kurde... No nie, no i musimy wrócić. No chyba, że... Faktycznie na sąsiedni region. Grymuary, to czekaj. Zbudujmy to, żeby nas nie było widać. No bo faktycznie, jeżeli mamy szansę tutaj rozprzestrzenić na Aldorf, no to jakby nie będę musiał go podbijać, nie? Siedem tur aż. Ale trzeba. Dokładnie. Change is progress. Bo te budynki zaawansowane. Wyspaszczenie Cincha. Wykrywalność plus 10. Change incarnate. Pursuing knowledge. No, idź. Bo ja miałem mieć wojnę z nimi. Kurde, no. Jak to zrobić mądrze? Mamy tak. Spaczenie Cincha w monolicie. I tu. No i dobra. Założymy tutaj kult i to się jakoś zwiększy. To mamy zrobione. To jest splądruj piekielną otchłań. To jest do zrobienia. No i to jest do zrobienia. No dobra. Czyli nie muszę tak naprawdę. Tu muszę zrobić spaczenie. Faktycznie i potem sobie dziabniemy. Jedną otchłań. No. Dobra. 7000. Jakiś pieniążek gdzieś coś. Kulty. No kulty, kurde. Jaki to jest pieniążek mosiężnej twierdzy? 55. Czy to będzie większy? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Grimoire potrzebujemy, żeby troszeczkę zmniejszyć, bo to jest najłatwiejszy poziom taki, w sensie poziom, najłatwiejszy sposób w sumie, żeby te grimoirami zmniejszać poziom wykrywalności i mieć pożytek z tego budynku właśnie poprzez grimoire i kultu, zapasy w sensie. Kontrola plus 4, bo to nam daje co? Stosunki dyplomatyczne. Utrzymania. No można by w sumie wrzucić. No i tyle. Nudna ta kampania jest, powiem szczerze. W sensie, jak nikt mnie nie atakuje, nic się nie muszę przejmować. Rozumiecie, o co chodzi? Jest tak... Mutek jest taki. Dobra, idź tu wejść, zobacz, co się dzieje. Idź. Jest, poszedł.
Zobaczymy. Albo będziemy to sami penetrować, albo... Albo nie wiem. Co to? Już wojskowy byś chciał, co? Nie. Utracono sojuszniczy posterunek. O kurde. Scalingowi zniszczoni. Zwerbuj lorda, no nie. Nie chcę. Bo normalnie, znaczy, mógłbym próbować przeteleportnąć. Kubach Szewczenko, przez czy? Ty mój miły. Karol Franz jest i ten jest Richter, kurde. No chyba, żeby Richtera faktycznie pokonać w trakcie bitwy, no ale to... Jak mogę się stać? Kurde. Jestem cały czas niewidoczny, nie? Bo tu cały czas Hochland jest, tylko dobra. Wolfgang, a ty jesteś tu, kurde, dobra. Py, kurde. Kolejny kuloogniowy. A w sumie, uszkodzenie murów, rozpaczenie, rana. Dobra, też biegaj trochę po mapie. Nie no, nuda jest, kurde, powiem szczerze, nie wiem, trzeba będzie to skończyć szybko. No nic, kochani, będziemy kończyć ten odcinek tutaj. Nie mam pojęcia po prostu, jak w to wejść wszystko. Nie zaatakuję Aldorfu tak po prostu, bo zginiemy, no, mógłbym zaatakować tego Richtera. Wy macie wojnę, nie? Tak. I git. Mógłbym oczywiście wymusić ten... bunt tu. Pyk. Bunt wymuszony. Minus stówka. Szerzyć spaczenie. Ile to kosztuje w ogóle? 125 zł, kurde. W grimuarach. Dobra. Jeszcze 5 i rośnie do plus 36. Nie wiem. Zobaczymy. Może tutaj faktycznie coś się wydarzy. Wstaną ranni ktoś, kurde. My wtedy wkroczymy do Aldorfu i tyle. Bo w Middenheim jest daleko. Tutaj mamy to. Uszerzymy ekspansję kultu, ale to będzie trwało trochę. No dobra. Wrzućmy to też. Bo tu chyba wszędzie, chociaż nie. Nie wszędzie mamy kulty porobione. No tu muszę faktycznie, kurde. Tutaj oczywiście piekielna otchłań. Tutaj jest Kislev, Prag, kurde. I Ferengradzie już mamy kawałek. Tak? To. Tak, Ferengrad jest, widzicie, zaznaczony. Prag i Kislev. Nudne to jest. Kliknijmy turę, zobaczmy, co się wydarzy. Mam nadzieję, że się wydarzą sensowne rzeczy. Co tam? Już wojskowy, nie? Założono w zamku. No i spoko. Tak, i to jest ten moment, na który czekaliśmy. What? Jak mogę tędy przejść? Jak mogę tu wejść? Tu. Czemu nie mogę tędy wejść? What? What the hy? Kochani, to sobie rozegramy. I Aldor będzie nasz wreszcie w następnym odcinku. Dzięki, kochani, trzymajcie się. Pa, pa.